No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Będzie to odcinek jak co tydzień, aczkolwiek będzie troszkę inny. Jaki to się przekonacie za parę minut po czołówce, bo oczywiście najpierw musi stać się zadość naszym tradycjom, albo raczej moim, do których was zmuszam, ale mam nadzieję, że nie czujecie się zmuszeni, tylko też to, też to lubicie, czyli parę waszych Komentarze z ostatniego odcinka, który jak wiecie nie był w zeszłą niedzielę, tylko jednak we wtorek, bo tam się trochę pozmieniało. Jak ktoś nie wie o co chodzi, proszę sobie posłuchać poprzedniego odcinka. Pierwszy komentarz, w sumie właśnie o tym od Aśki. Aśka pisze tak. No i nie wysłuchałam poprzedniego odcinka. Zemściło się, że zrobiłam sobie wolny poniedziałek i nie umówiłam żadnego zwierza na zabieg w poniedziałek. Nic tak nie ułatwia skupienia przy kastracji kota jak coś z głośników. Jedni słuchają Mozarta, ja przeważnie Szustaka. Aszka, no chyba jeszcze mi nigdy nikt nie napisał, że słucha mnie kastrując kota. Nawet sobie nie chcę tego wyobrażać, ale jeżeli to Ci pomaga w tym straszliwym zajęciu, no to niech tak będzie. Mam nadzieję, że do czegoś Ci się to przydaje, ale brzmi to naprawdę nieźle. Agnieszka z kolei napisała tak słucham usypiając pięcioletniego syna Łukasza, odpowiadając na jego pytania do HP. A czemu szóstak potłuk tę historię? A czemu musimy słuchać historii, a nie tego, jak sobie szóstak kawkę robi? A czy szóstak mówi kazania Rysiowi, a Ryś szóstakowi? A kiedy będą HP o mnie? Hmm. No błagam, ojcze, chociaż pozdrów młodego, bo mi żyć nie da. My też pozdrawiamy. Młody Łukaszu, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Yy, na pewno ryś mówi kazania szóstakowi, ale czy szóstakrysowi to już chyba niekoniecznie. Natomiast taki podcast zrobienia kawki, no, to raczej vlog można by zrobić. A zresztą to w sumie w każdych stawakach zawsze jest, jak robię sobie kawkę, więc możesz sobie tam popatrzeć, i bardzo Cię pozdrawiam. Będę o Tobie, kiedyś o sobie yy, napiszesz, więc nie bądź leniem, tylko coś tam kiedyś możesz napisać. Kolejny komentarz od Love Yourself. Rozumiem, bardzo, bardzo ładna nazwa. Następujący komentarz króciutki. Dziękuję za uzupełnienie luki. Nie ukrywam, że chętnie bym przywykła do dwóch historii potłuczonych w tygodniu. Koń, wiem, że pewnie wielu z Was by. Przywykło do dwóch historii potoczonych w tygodniu, ale nie, 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 nie. Kochani, stare już doświadczenie mówi, że gdyby to było za często, przestalibyście tyle słuchać. Wiem, niektórzy by oczywiście słuchali, ale by się znudziło, kochani. Wydaje mi się, że raz w tygodniu to jest akurat na dawka, jeszcze czasem z przerwami na jakieś tam specjalne okresy, więc zostajemy póki co przy niedzielach, chyba że wydarzają się jakieś specjalne, nadzwyczajne okacje, okazje. Natalia Ela z kolei taki komentarz gdzie próbowała mnie wziąć, ale on mi się z czymś skojarzył i tylko dlatego, że mi się skojarzył, to go czytam, a nie dlatego, że zaczyna się od słowa maczek, 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 to taka przynęta na ojca. HP we wtorek? No miód na serce. Miałem się uczyć angielskiego, ale cały dzień taki crazy, że dopiero teraz znalazłam trochę czasu. A tu HP, no i co zrobić? No chyba zostanę. Pozdrowionko, ojcze Adamie. Już po wysłuchaniu podcastu takie moje skojarzenie przypomina mi ojciec Chandlera z Friendsów. Yy, Natalko to jest bardzo yy, piękne przypomnienie. W sensie, że idzie, już wspominam Chandler, to bardzo się cieszę, bo to, jak wiemy, jest absolutnie najlepsza postać, yy, w tym we frencie. Chociaż aktualnie, jak patrzę na tego aktora na Matthew yy, po latach, no to on bardzo biednie, bardzo biednie wygląda. Ale propos tego maczek, maczek, maczek na początku, w takim sensie skojarzyło mi się to ostatnio, kochani, na Instagrama nagram jakąś taką relację, tam gdzie byłem dosyć taki pobudzony pozytywnie, energetycznie. I oczywiście też w komentarzu napisał, no widać, że chyba był w maku, ewentualnie kawę wypił. No akurat nie byłem ani w maku, aczkolwiek kawę właśnie wypiłem, więc możliwe, że to właśnie dlatego tak było. Kochani, i ostatni komentarz, kociutki, ale będzie dla nas dobrym zakończeniem komentarzy i wprowadzeniem do następnej części. Dorotka napisała, no po prostu uwielbiam tą czołówkę. I właśnie dlatego teraz będzie tak uwielbiana przez wszystkich. Ja nie ukrywam, też lubię bardzo tę muzykę. Teraz będzie tak lubiana przez wszystkich. Czołóweczka, jedziemy. To są Historie Potłuczone. A to jest odcinek o Błaźnie, co księdzem został. Moi drodzy, moi kochani, moi ulubieni, witam Was bardzo serdecznie we właściwej części naszego dzisiejszego spotkania. I tak jak Wam mówiłem na początku, będzie to spotkanie trochę inne niż zazwyczaj, dlatego że nie będę dzisiaj czytał żadnej historii. Kłani po tych 53 odcinkach, już ja wiem, że to żadna różnica, mógłby być na przykład nie wiem setny, ale jakoś 54 mi się tak dobrze skojarzył, pomyślałem sobie, że chciałbym Wam opowiedzieć parę historii moich. W sensie moich historii. Nie dlatego, żeby moje były ciekawsze od waszych, broń Boże, ja absolutnie uwielbiam te wasze historie, ale myślę, że raz na jakiś czas, jakieś historie ode mnie też wam, też wam mogę opowiedzieć. A może już ktoś w ogóle, jak widział tytuł tego odcinka, to się domyślił, że może będzie chodziło o mnie, bo to zdecydowanie chodziło o mnie. Koni? Jestem już księdzem, no ładnych, ładnych parę lat. No, prawie 20, jeszcze nie, jeszcze trochę zostało, ale prawie, że kilkanaście lat. Mam takie doświadczenie przez wiele lat mojego kapłaństwa i bycia jakoś tam no, uczniem i też w pewien sposób sługą Pana Jezusa, no, że Pan Bóg nieproporcjonalnie działa w moim życiu, w sensie nieproporcjonalnie do moich, nie wiem, możliwości, umiejętności, zasług, świętości i tak dalej. Ja kiedy patrzę na siebie, kiedy patrzę na swoją historię, na to kim jestem, na to jaki jestem i tak dalej, no to zadziwia mnie to, jak Pan Bóg mając takiego głupka, takiego błazna, takiego po prostu no takie słabe narzędzie, yy, że potrafi robić takie niezwykłe rzeczy. Yy, I to nie jest, oczywiście żadne, kochani, tutaj nie wiem, poniżanie się i tak dalej. Nie, to jest ulubiony sposób działania Pana Boga. Pan Bóg najbardziej lubi brać to, co słabe to, co niejakie, to, co nieudane, i robić w tym niezwykłe rzeczy. Chciałbym wam koń opowiedzieć dzisiaj pięć historii, tak? To nie, to nie będą długie historie, to będą bardzo krótkie historie. Ale pięć historii yy, z przestrzeni tam ostatnich lat mojego życia, gdzie Pan Bóg w jakiś taki właśnie albo bardzo zabawny, albo zupełnie przypadkowy, albo w ogóle jakiś taki po prostu właśnie trochę błaznowaty sposób, posługując się też różnymi dziwacznymi rzeczami we mnie, jakby pokazywał ogrom swojego miłosierdzia, pokazywał ogrom tego, jak działa w ludziach. Mam nadzieję, że te historie sprawią wam trochę radości. To będą bardzo pogodne historie, w sensie takie, które pokazują przepiękne działanie Pana Boga. I chciałbym Was po prostu dzisiaj trochę naładować takim przekonaniem o Panu Bogu, który ma niezwykłe poczucie humoru, o Panu Bogu, który też wykorzystuje sytuacje, gdzie byśmy się nie spodziewali, że można by wykorzystać i tak dalej. Możliwe, że z jedną czy z dwie, stąd już gdzieś tam pewnie opowiadałem, a może w ogóle i wszystkie, nie wiem, na, na przestrzeni różnych moich pewnie kazań i konferencji, one się gdzieś tam może pojawiały. Ale tak sobie po prostu ostatnio będąc na spacerze i myśląc trochę też o historiach, pomyślałem, a może by tak to zebrać, po prostu te, te parę historii. Mamy oczywiście znacznie więcej, ale żeby to nie było też za długo, to takie pięć wam opowiem. Może koniec wstępów, tylko posłuchajcie. Kilku przypadków z życia dziwnego dziwnego księdza. Tą historię to też na pewno opowiadałem, ale to bardzo dawno temu mam takie wrażenie, więc jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, to myślę, że warto, bo to jest też bardzo bardzo piękna historia pokazująca właśnie, jak Pan Bóg wykorzystuje różne dziwne elementy w moim życiu. Kochani, to było już lata temu, jeszcze zanim zostałem tym tak zwanym wędrownym kaznodzieją, byłem wtedy jeszcze duszpasterzem w Beczce. Krakowskiej, byłem duszpasterzem akademickim przez 5 przez lat chyba w Krakowie. Bardzo sobie cenię tamte lata, aczkolwiek chyba bym nie był w stanie już wrócić do takiego właśnie stacjonarnego działania. Jedną z takich moich idei fix, które miałem, było zabieranie studentów w wakacje na różne wyjazdy, takie dosyć dalekie, ale bardzo mi chodziło o to, żeby one nie były jakoś takie elitarne w takim sensie, żeby nie były tylko na przykład dla tych, którzy mają pieniądze albo dla małych ludzi, dla małych grup ludzi, tylko, żebyśmy jak największymi grupami mogli różne rzeczy robić. I w związku z tym, żeby to było właśnie jak najtaniej, jak najbardziej tak no, dostępne dla wszystkich, to często wymyślałem, żebyśmy stopem, wiele, wiele, wiele osób jeździli w różne miejsca. Byliśmy w różnych miejscach, natomiast jedno chyba z najbardziej takich, które zapadły w pamięć wielu, wielu z nas, to była wyprawa, w sumie to ewangelizacyjna, bo to nawet nie były tylko wakacje, tylko wyprawa ewangelizacyjna na Korsykę. W Bonifacio, bardzo piękne miasto na Korsyce, jest polski ksiądz, w sensie wtedy był, nie mam pojęcia, czy tam jeszcze pracuje, z którym gdzieś tam przyszedłem w jakiś kontakt, i który obiecał, że jeżeli tam przyjedziemy, to on nam udostępni tam jakieś szkoły, takie rzeczy, że możemy nawet po prostu w 100 osób albo i więcej przyjechać, że będziemy mogli tam za darmo spać u niego, żebyśmy sobie tego załatwili jakieś żarcie. On nam też udostępni kościół i będziemy mogli robić tam, na Korsyce, w tym Bonifacio, ewangelizację. I to był w ogóle super, super pomysł. Więc ja za, zakrzyknąłem, że robimy taki wyjazd, słuchajcie. No, była nas chyba setka. No, na pewno było tak pod setkę, no, pewnie niewiele mniej. I słuchajcie, żeby było właśnie tanio, żeby nie trzeba było tam lecieć nie wiem, samolotem albo autobusem, no to tym bardziej nie. Tam, słuchajcie, 100 osób, no to trzeba by samolot wynająć albo parę, ze dwa autobusy. No to powiedziałem do nich, słuchajcie, ja mam doświadczenie jeżdżenia stopem przez całe życie, jedziemy wszyscy stopem. w 100 osób. W sensie podzieliliśmy się na dwójki, ewentualnie trójki Mieliśmy 48 godzin, żeby z Polski dojechać yy, na wybrzeże włoskie, do czekać do, Livor, do Livorno, chyba tak, do Livorno. Dlatego, że tam z tego Livorno były promy y, na Korsykę. Więc daliśmy sobie 48 godzin, był ustalony jakby godzina odjazdu promu, były kupione bilety, że znaczy nie były kupione, tylko zarezerwowane bilety, które się odbierało na miejscu, żeby ewentualnie ktoś nie zdążył na to, żeby te bilety nie przepadły. I w ciągu 48 godzin mieliśmy tam dotrzeć do tego, do tego Livorno. Z góry już, jak powiem, zdradzę końcówkę, bo to nie, nie o to będzie chodziło w tej historii, wszyscy dotarli. Słuchajcie, prawie 100 osób stopem, po 2 osoby przez całą Europę do Livorno dojechało w 48 godzin, to nie jest tak w sumie daleko do tych Włoch. I żeśmy na ten prom siedli, potem pojechaliśmy tym promem, w sensie popłynęliśmy na Korsykę i tam zrobiliśmy ewangelizację i wakacje w tym. Wysłaliśmy po prostu samochód, też nakupiliśmy w Tesco makaronów i tam innych rzeczy i żeśmy żarli po prostu makaron z serem przez tam tydzień chyba jak tam byliśmy, żeby było jak najtaniej. Ale yy, odnośnie historii i mojego przypadku z tej historii. Ja jechałem koni w trójkę, jechałem z dziewczyną i z chłopakiem yy, tym stopem. I oczywiście chyba to wymyślić, no w trójkę czasem jest dosyć trudno, nie? Bo, bo nie zawsze ludzie mają trzy miejsca, też się boją trochę, bo, 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 bo trzy miejsca i tak dalej. I w pewnym momencie, to było gdzieś chyba już w Niemczech, jakoś tak, stwierdziliśmy, że się rozdzielimy. Poprosiłem, bo to był taki Mateusz, żeby pojechał. Z zozią we dwójkę, żeby pojechali razem, a ja pojadę sam. Yy, że, no wiadomo, może w habicie będzie trochę łatwiej, może mnie jakoś tam zabiorą. No i oni pojechali. Dosyć szybko złapali tam stopy i po prostu uciekli do Włoch. No ja przez długi czas miałem trochę problemy. W końcu trafiłem, to było gdzieś na granicy, chyba szwajcarsko-tej, włoskiej, dobrze ja mówię? Chyba tak. Już jakby przy do, do do Włoch, to było gdzieś tam w górach. Trafiłem przed tą granicą jakieś 100 km na jakiegoś tirowca, który jechał, który mnie zabrał. No więc wsiadłem do tego tira. Ten gościu był Włochem, który jeździł tirami. Nie mówił ani słowa w żadnym innym języku poza włoskim. Ja po włosku niestety ani słowa nie, nie umiem. To był akurat ten rok, kiedy był mundial, na którym tam Włosi dosyć mocno dali ciała, więc nasze rozmowy polegały tylko na tym, że on nieustannie mówił, Italia katastrofa, a ja mówiłem, Sisi, no i tyle. Takżeśmy gadali przez całą drogę. I ja mu tylko próbowałem wytłumaczyć, żeby mnie przypadkiem, bo on mi tam mówił, że może mnie dowieść do Włoch, tak to rozumiałem z tego, co mogłem zrozumieć. I tylko mu tłumaczyłem, żeby mnie przypadkiem nie wysadził gdzieś na bramkach po prostu autostradowych przywieźć do tych Włoch, bo też wiem, że po pierwsze, we Włoszech jest zakaz autostopa w sensie takiego przyautostradowe, przyautostradowego. Można tylko tam na stacjach ewentualnie kogoś pytać, ale nie można stać przy drodze, więc mówię, że mnie dziś nie wywalił na autostradzie, bo będzie po mnie. No, oczywiście, jak łatwo domyślić. Wysadził mnie dokładnie centralnie na bramkach. No więc ja, no nie wiedząc, co robić, bo jakaś godzina, chyba, słuchajcie, już, nie wiem, 22 czy 23, yy, odszedłem tam parę metrów od tych bramek, no bo dalej nie, nie chciałem już iść tam w ciemność, tylko tam, żeby jeszcze trochę światła było, no stanąłem i oczywiście łapię tego stopa, wiedząc, że to trochę nie tego. Yy, po, słuchajcie, nie wiem, 10 minutach podjeżdża radiowóz yy, włoski z yy, policjantami, nie pamiętam, która tam to była ta policja włoska, oni tam mają dużo rodzajów, yy, podjeżdża radiowóz, yy, dwóch gości, ja stałem w habicie, więc widzieli, że jestem, że jestem księdzem. No i oni mówią, że bardzo nam przykro, ale tutaj nie można stać, to będzie mandat i w ogóle musimy pana stąd zabrać i tak dalej. Ja mówię, gdzie mnie zabrać? No mówię, no tutaj dalej, 15 kilometrów stąd jest taki tam posterunek tej, tej chyba policji autostradowej, że tam pana zawieziemy. No i tam dopiero dalej będzie pan mógł jakoś tam ruszać, pewnie inaczej. No i zajechaliśmy tam, słuchajcie, na ten komisariat. Jeden z tych gości cały czas na, tak na mnie trochę dziwnie patrzył, nie? I w końcu podchodzi do mnie, jak już tam byliśmy na miejscu. Zaczęliśmy rozmawiać, on mówi po angielsku. Zaczęliśmy rozmawiać, i on mówi, że no tak naprawdę to trochę nie mają tutaj co ze mną zrobić, dobra, tego mandatu to nie będzie, no bo widzą, że ja jestem tutaj jakiś taki chyba ksiądz, ale on ma taką prośbę, że on tutaj, no bo on tak, on by się chciał wyspowiadać. Ja tak patrzę na niego, mówię, no oczywiście, że można, no wiele, co pana tak wzięło że chciałby się Pan wyspowiadać. I on wtedy w nie mówi niesamowitą sprawę. Mówi tak, że nie był uspowiedzi. spowiedzi, tam już, nie wiem, chyba kilkanaście, kilkanaście lat i obiecał gdzieś kiedyś, jak był w Rzymie, to już było właśnie lata temu, na jakiejś tam takiej wizycie właśnie, u, na jakiejś audiencji u papieża, tam rodzina go chyba zabrała, że jak kiedyś, bo on nie chciał bardzo do spowiedzi, że jak kiedyś spotka papieża i ten papież mu, że tak powiem, da taką możliwość, żeby, żeby go wyspowiadał, no to on się wtedy, wyspowiada. I mówi, że wtedy jak jechali tym radiowozem koło tej autostrady i zobaczył z daleka taką białą postać, no ja mam biały habit, który wiecie, że wygląda trochę jak sutanna papieska, to sobie pomyślał, matko, papież czeka. I oczywiście potem się z go zorientował, że to nie papież, to jest jasne, ale potem przez całą tą drogę, jak na komisarza jechaliśmy, to on myślał o tym no i potem go tak wziął. I rzeczywiście, słuchajcie, na tym komisariacie go wyspowiadałem. Yy, trochę tam było trudno, bo nie do końca on potrafił te swoje grzechy po angielsku wypowiedzieć, ja też nie jestem jakimś znowu orłem nie wiadomo jakim, że tak powiem, jeżeli chodzi szczególnie o teologiczne słownictwo angielskie, ale myślę, że miłosierdzie siadł jak najbardziej. Poprosili mnie w ogóle w sensie zaproponowali, żebym spędził noc na tym komisariacie i następnego dnia, słuchajcie, bo jechali tam w stronę wybrzeża, znaczy, nie wiem czy jechali, ale tak powiedzieli, ten gościu mnie zawiózł po prostu prawie pod samo tym, tym radiowozem już tam tylko ostatnie parę kilometrów dojechałem jakimś stopem. i No i zdążyłem na, 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 ten, na ten prom. Ale tak było chyba, nie wiem, z półtorej godziny przed, przed promem. No i zobaczcie, Pan Bóg, jak trzeba, to papieża pośle, nie? żeby komuś miłosierdzie swoje, swoje dać. To jest kochani pierwsza historia. Może niektórzy już ją gdzieś tam kiedyś słyszeliście. Słuchajcie, trochę to długo widzę, schodzi to może jednak nie będę wszystkich opowiadał, tylko zostawię na jakiś kolejny odcinek, ale. Jedziemy z następną. To będzie kolejna spowiedź, która też bardzo, bardzo ją dobrze wspominam. Będzie teraz, będzie krótko koniec swego czasu, może jak pamiętacie, jak mieliśmy 800-lecie naszego, naszego zakonu, yy, założenia naszego zakonu, to razem z braćmi z Łodzi pojechaliśmy jakby busem do Hiszpanii, żeby odwiedzić te różne miejsca, gdzie Dominik się urodził, gdzie zakładał klasztory i tak dalej, i tak dalej. W sensie pojechaliśmy. Pojechali moi bracia z Łodzi, bo mnie w Łodzi wtedy nie było. Byłem z nimi mówiony, że ja do nich dolecę, do Hiszpanii, yy, bo byłem wcześniej, yy, nie pamiętam, czy ja wracałem z Australii, czy skądś, w każdym razie miałem do nich lecieć z Bangkoku, pamiętam. Z jakąś tam przesiadką. I mówiłem się z nimi, że po prostu dolecę do Barcelony, oni akurat dojadą do Barcelony, zabiorę się z nimi do tego busa i dalej będziemy po Hiszpanii jeździć tym busem po, no właśnie, posiadach Dominika. I słuchajcie, będę bardzo pamiętał ten lot z Bangkoku do, do Barcelony. Samolot był taki dosyć pustawy, w sensie może nie pustawy, ale nie był pełny. Było dużo wolnych miejsc. Siedziałem w tym takim środkowym rzędzie. Wiecie, to takie te duże samoloty mają często tak, że są yy, dwa miejsca po lewej, dwa po prawej i cztery w środku, nie? Yy, więc siedziałem w tym właśnie czteromiejscowym rzędzie w środku. I obok, mnie, w sensie, na drugim końcu tego czterorzędowego, znaczy czterosiedaniowego rzędu siedziała jakaś kobieta na, na oko, ja wiem, tak, 27, 28, bo no, pod 30 tak wyglądała. Dwa miejsca były między nami, między nami puste. To był dosyć długi lot, jak się ma to domyślić z Bangkoku do. Barcelony, to był nocny lot, wylatywaliśmy jakoś wieczorem, więc przez noc się leciało. No więc tam szybko po zjedzeniu jakichś tam posiłków, yy, poszliśmy, znaczy, zasnęliśmy, nie? I ta dziewczyna, ja też to się do tego trochę przy, przykładałem, ale że tak powiem, byłem na tyle dżentelmenem, że nie zrobiłem tego pierwszy. Ona się szybko wyłożyła na tych trzech siedzeniach, które, bo miała dwa wolne, yy, więc ja, no, oczywiście miałem też na to ochotę, no, ale okej, okay, ona się położyła, yy, więc niech będzie. Ja natomiast w pozycji siedzącej zacząłem, że tak powiem, zasypiać. Ja nie mam problemu z tym, że spać na siedzącej, ja mogę usnąć w każdej możliwej sytuacji, ale zasypiając wziąłem sobie jeszcze różaniec, żeby ten różaniec sobie odmówić, no i zasnąłem z tym różańcem, trzymając go, byłem bez habitu. Miałem tylko w ręce tak schowany, trochę jakby pod koło nogi ten różaniec i odmawiając go zasnąłem. I słuchajcie, po, no nie wiem, paru godzinach tego lotu, jak zasnę, to już zasnę. Obudziłem się czując jakiś taki dziwny dyskomfort, że coś jest nie tak. Nie wiem, czy ja wam tej historię kiedyś już opowiadałem. Słuchajcie, otwieram oczy, patrzę na siebie, w sensie patrzę na swoje kolana, a na moim kolanie, w sensie głową, śpita dziewczyna. Nie mam pojęcia, czy zrobiła to, znaczy nie miałem wtedy pojęcia, czy zrobiła to specjalnie, czy niespecjalnie, ale podsunęła po prostu się, bo wcześniej leżała po prostu na tych trzech siedzeniach obok. Natomiast tutaj się przesunęła, położyła głowę na moim kolanie, ja widocznie tego nie zaczaiłem, tak spałem, że tego nie zaczaiłem, no i w ogóle smacznie spała, nie? Więc jak ja to zobaczyłem, nie ukrywam, trochę się zdziwiłem, ale no ona miała zamknięte oczy, oddychała dosyć tak równo, wymyślałem, że śpi, no przecież nie będę przeszkadzał, nie? No więc zamknąłem oczy i dalej, dalej spałem. Po jakimś czasie znowu się oczywiście przebudziłem i ona już nie była na, na, na tym moim, na tym moim kolanie. I słuchajcie, kiedy się już obudziliśmy, podali jakieś tam śniadanie, ona spojrza... patrzyła na mnie tam z drugiej strony, ja też na nią patrzyłem, jakby doszło w naszych oczach do czegoś takiego, no że ona wiedziała, że ja wiem, że ona spała na moim kolanie, tak? No więc w pewnym momencie zagadała. Bo tam wcześniej to było tylko takie, wiecie, dobry wieczór, dobry wieczór i tyle. Zapytała tam, jak się spało i tak dalej, dokąd lecę. No więc ja powiedziałem i ona mówi, no przepraszam, nie wiem, czy zauważyłeś, ale w pewnym momencie położyłam głowę na twoim kolanie, mam nadzieję, że to ci nie, nie przeszkadzało. Mówi, nie, ja mówię, nie, nie ma żadnego, żadnego problemu. Ona mówi, tak trochę widziałem, była taka speszona, ale mówi w pewnym momencie, wiesz co, zrobiłam to mówi normalnie, nie zrobiłabym tego żadnemu obcemu mężczyźnie, ale zobaczyłam, mówi, różaniec, który trzymałeś w ręce. Pomyślałam sobie, hmm, chyba bezpiecznie. To w ogóle ładne, jeszcze uważam, że ma takie skojarzenia, że skoro różaniec i katolik, to chyba bezpiecznie, bo to nie jest takie oczywiste, nie? Ale ona miała takie przekonanie, więc mówi, dlatego się ośmieliła. Ja mówię, nie ma żadnego problemu, mówię, jestem w ogóle księdzem, jestem Dominikaninem i tak dalej. Ona, o! I zaczęliśmy rozmawiać. Chwilę rozmawialiśmy. Yy, ona była w ogóle z Hiszpanii, leciała, leciała do domu, tylko nie mieszkała w Barcelonie, tylko gdzieś indziej. Ale mówiła dobrze, dobrze po angielsku. Chwilę rozmawialiśmy. Yy, yy, I w momencie, kiedy samolot już prawie lądował. Ona, jak się o to domyślić, zapytała, a słuchaj, a jest taka szansa, że jak już wysiądziemy, to czy moglibyśmy na lotnisku gdzieś pójść, żebym ja mogła swoje grzechy opowiedzieć? Ja wiem no jasna sprawa, nie? No i wysiedliśmy, słuchajcie, tam przeszliśmy przez te wszystkie kontrole, poczekaliśmy przy, przy bagażach i w momencie, kiedy żeśmy wyszli z bagaży, poszliśmy w jakiś tam kąt tego terminalu i tam ją wyspowiadałem. Tak sobie pomyślałem, to ewidentnie Matka Boża, nie? Ewidentnie. Ten różaniec dał poczucie bezpieczeństwa i też ktoś otworzył swoje serce. Okazało się, że oczywiście była katoliczką, ale jak to często też w Hiszpanii, nie tam od dawna, od dawna poza Kościołem, ale bardzo ciążyły jej różne sprawy i bardzo chciała, bardzo chciała je oddać, co mnie oczywiście strasznie ucieszyło. Kochani, to może jeszcze dwie historie. W sumie wszystkie są dzisiaj o spowiedzi, trochę o to chodzi, bo to, bo o miłosierdziu chciałem Wam opowiadać. To jest taka krótka, którą kiedyś pewnie wspominałem, ale ona mnie, zawsze mnie bardzo bawi. To jest jedna z najlepszych spowiedzi, jakie kiedyś też było mi dane komuś udzielić, w sensie przekazać czy Pana Boga miłosierdzie. Kiedyś do mnie napisał taki chłopak maila. To było też już lata temu, bardzo dawno temu, kiedy zaczynałem w ogóle przygodę z YouTube'em, który napisał maila na następującej treści. To będzie krótka historia, bo to chodzi tylko o tą wiadomość. On mówi tak. Pierwsza tak, proszę pana, tak zaczyna się mail, co nie, czyli nawet nie bardzo wiedział, że powiem, jak się zwracać. Proszę pana, yy, muszę powiedzieć, że wczorajszą noc, bo ten, ten mail jakoś rano przyszedł, że wczorajszą noc. Spędziłem bardzo niedobrze, prawdopodobnie szczególnie w pańskich oczach, zupełnie niedobrze, dlatego że ca całą noc szukałem w internecie porno. Yy, to by się pewnie panu nie spodobało, czyli jakby wiedział, że jestem księdzem, nie? Mówi, w momencie, kiedy tam coś tam wyszukiwałem, jakieś tam rzeczy, już było, mówi, bardzo późno, już nad ranem, już zaczynało świtać. Nagle mi się wyświetliła jakaś taka reklama. Google mi wyświetliło taką reklamę yy, o jakichś filmach pod tytułem Zakochany skazaniec. Pomyślałem sobie, no. Może być niezłe, może być dobre. Coś się będzie działo w więzieniu, będzie jakaś dobra akcja, pewnie zobaczę. No i włączyłem. Puściłem jakiś pierwszy odcinek, który był na tej playliście, ale zobaczyłem, że to jest YouTube, więc w ogóle pomyślałem, nie no, na YouTubie to pewnie to jest jakaś ściema, ale mówię, może jakaś reklama chociaż czegoś dobrego. Puściłem pierwszy odcinek, a tam jakiś taki gruby, łysy facet w habicie zaczął gadać. No i na pomyślałem, Boże, wyłączam to natychmiast. Ale zacząłem słuchać, jakoś mnie tak zainteresowało. I zacząłem patrzeć dalej. Tam było chyba, już nie pamiętam, dziesięć odcinków. Obejrzałem wszystkie dziesięć odcinków i to było niesamowite. Wie Pan co? Ja to bym się chyba wyspowiadał, bo ja się już lata nie spowiadałem, a może to nie bez przyczyny tej nocy tego zakochanego skazańca znalazłem. I potem, że się, kochani, umieliśmy na spowiedź, i ja tego młodego mężczyznę wyspowiadałem. Zakochane skazanie jest to taka seria, jedna z pierwszych serii, którą nagrałem na YouTube, a taka, to była seria chyba Wielkopostna, już nie pamiętam, czy, czy Adwentowa, po prostu rekolekcji w internecie, które komuś, zobaczcie, skojarzyły się właśnie z czymś niedobrym, ale dzięki temu trafił na Boże miłosierdzie. Nie? To mi bardzo pokazuje, jaki Pan Bóg jest, jest superowy w tym, co On robi. I kochani, ostatnia historia, jeszcze jedna, też o spowiedzi, ale też pokazująco fajne, fajne rzeczy. Kochani, to było na lotnisku, chyba w Katarze, tak mi się wydaje. Jeżeli mylę, no to wybaczcie, zresztą pewnie to nie ma znaczenia, ale tak mi się wydaje, że leciałem chyba do Singapuru, chyba wtedy i miałem przesiadkę w Katarze. I to było tak, że ten, to był taki lot, który wylatywał z Warszawy gdzieś tam po południu. Zalatywał o 23.00 chyba do Kataru, czy temu którejś. I jakoś o trzeciej w nocy potem był następny lot dalej do, do Singapuru. I to była jakaś pierwsza, pierwsza, druga w nocy. Kiedy siedziałem na tym, nie wiem czy byliście kiedyś w Katerze, na lotnisku, to jest potężne lotnisko, też takie bardzo oczywiście, wiecie, luksusowo bogate, jak to w tych arabskich krajach. Więc siedziałem tam na jakiejś ławce, wśród jakichś tam takich przebogatych sklepów, nie? Czekając na ten mój samolot. I to był taki czas, kiedy słuchałem sobie takiej serii rekolekcji. Ojca Augustyna Panowskiego, może niektórzy kojarzycie taki Paulin, w sensie już niestety nie Paulin. Został usunięty z zakonu i w tej chwili mam wrażenie bardzo mocno się pogubił. Natomiast jego bardzo cenię i bardzo go szanuję, bardzo dużo mi w życiu pomógł. Teraz się bardzo za niego modlę, żeby kiedyś wrócił do, no, do, do jedności z kościołem. Ale bardzo dobrze, że tak powiem, wspominam to, co dla mnie zrobił w swoim słowie. Słuchajmy jego rekolekcji. Re, re, re Byłem w ogóle w takim dosyć niezłym, wesołym stanie duchowym wtedy, pamiętam. To też było już lata temu, gdzie byłem jakoś bardzo znękany sobą, własnymi grzechami. No taki w ogóle po prostu umęczony duchowo życiem. Siedziałem na tym lotnisku, mając w uszach słuchawki i słuchając sobie rekolekcji. I tam był taki wątek, już nie pamiętam, które to były rekolekcje ojca Augustyna. Ojciec Augustyn mówił o swoim doświadczeniu kiedyś z Wielkiego Piątku. Może Wam gdzieś o tym kiedyś wspominałem. Mianowicie, ojciec Augustyn miał kiedyś poważne problemy z alkoholem, w sensie to było jeszcze chyba w ogóle przed zakonem. I obudził się w wielki piątek na izbie wytrzeźwień. W sensie wielki czwartek widocznie gdzieś tam popił. Wtedy z Panem Bogiem tam po drodze nie było. Oczywiście wierzył w Pana Boga, ale jakoś nie bardzo to się zgadzało z jego życiem. No i wylądował na Izbie Wytrzeźwień i obudził się w piątek rano, w wielki piątek rano na Izbie Wytrzeźwień. Obudził się i zobaczył, że nie ma butów w ogóle. Na bosaka był, gdzieś tam się po prostu widocznie wywalił, pogubił części garderoby. I co gorsza, miał zdarte całe kolana, całe stopy i ręce jakby do krwi, nie? Czyli w sensie gdzieś musiał się wywalić na asfalcie, po prostu kolanami, stopami, tymi bosymi. Pojechał po tym szorstkim asfalcie i tak samo dłońmi, yy, i miał takie krwawe rany na, na rękach i na stopach, nie? I mówi ojciec Augustyn, że patrzy tam na siebie, w tej izbie wytrzeźwień, tak? W ten, w ten Wielki Piątek, patrzy na swoje ręce, jakby pełne krwi, czyli przebite, patrzy na swoje stopy, pełne krwi, ze strupami, przebite. Nagle na gesłu że jest Wielki Piątek, dzień, kiedy ukrzyżowano Pana Jezusa, i mówi sobie tak, tak w tych rekolekcjach on opowiadał, Jezu, Ty nawet tutaj jesteś. To nawet tutaj w tej Izbie wytrzeźwień jesteś ze mną, w moim ciele, w tym moim upodleniu. I ojciec za Głosy na potem opowiadał, że od tego zaczęło się jakieś tam znowu jego kolejne nawrócenie, jakby wychodzenie z tego alkoholizmu i, i że poszedł dalej. W tej swojej drodze za Panem Bogiem. Ja wtedy muszę powiedzieć, że kiedy to usłyszałem, ja też wtedy byłem bardzo znękany sobą i tak jakoś słabo wierzyłem, że Pan Bóg we mnie jest, że jak mógłby być w kimś tak głupim, tak grzesznym, takim błaźnie jak ja. I zacząłem tam słuchać na tej ławce płakać. W sensie nie jakoś tam wiecie, nie jakoś histerycznie, ja nie, nie jestem. Jestem chłopem introwertycznym, więc jakoś tam mnie nie, nie okazuje, znowu nie wiadomo, jak emocji, ale jednak po prostu grube łzy. Z oczu mi leciały, myśląc o tym, co tam słuchałem. I nagle podszedł się do mnie facet. Jak się okazało, Polak. Yy, taki na oko, ja wiem, 50-letni może. Ja się już trochę speszyłem, no bo wiecie tutaj te, te łzy, zacząłem tam ocierać te łzy. Yy, on taki był też trochę wiadomo, no, taki taki niepewny, i mówi, przepraszam, czy czy to jest czy, czy pan jest ojcem szóstakiem? i on wie tak tak mówi bo ja tu przyleciałem w ogóle ten ten facet mówi samolotem chyba znaczy razem z ojcem tak patrzyłem tam tak wydawało mi się że to jest właśnie ojciec ale tak nie 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 nie, nie chciałem podchodzić no ale teraz tutaj siedziałem z boku bo ja też czekam na samolot on gdzieś tam już nie pamiętam gdzie on leciał no i zobaczyłem, jak ksiądz płacze i tak tu podszedłem. Ja wie, no, przepraszam, tam, tam, po prostu słucham takiej tam rekolekcji jestem trochę poruszony. A on mówi, nie nie, 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 nie o to mi chodzi, mówi, bo bo ja to księdza bardzo nie lubię. No nie, tak do mnie ten gość. Więc ja w ogóle, aha, okej, okay, no to fajnie. Ja tam znam księdza trochę z internetu, tam słuchałem. No, no nie, 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 po prostu nie, nie, nie lubię księdza bardzo. To, to ksiądz nie, nie jest człowiekiem takim fajnym. No, no głupio mi było, w ogóle było tego słuchać, ale on mówi. Ale teraz, kiedy zobaczyłem, że, że ksiądz płacze, sobie pomyślałem, kurde, to jest jakiś normalny chłop, chyba jednak. Może to, co ja tam myślę, sobie o nim, to to jest nieprawda. I mówi, wie, 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 ksiądz co, w sensie wie ojciec co, bo mimo, że ja ojca nie lubię. I ciągle mi to powtarza, nie? Że ja ojca nie lubię. Bo ja mówi, nie byłem u spowiedzi już kilkadziesiąt lat, mówi tak naprawdę. I może dlatego w ogóle ojca nie lubię, bo tak sobie pomyślałem teraz, że bo Ojciec jakoś tam się chyba nawraca, bo tak to słuchałem, a ja jakoś nie mogę. Aby mnie może jednak ojciec wyspowiadał, chociaż ja ojca nie lubię. I tak mi pomówi to cały czas. I ja mówię, okej, okay, no może pan mnie nie lubi, to nie o mnie tu chodzi. Jeżeli pan chce, to jak najbardziej. Niestety ja wyspowiadałem tego czeka tam na tym lotnisku, w Katarze, rzeczywiście po kilkudziesięciu latach. Chyba nie zaczął mnie lubić od tego momentu, ale doznał miłosierdzia Bożego. I to właśnie o to chodzi. Kochani, może tyle, bo i tak się rozgadałem, myślałem, że to będzie krócej. Ja mam takich historii jeszcze bardzo dużo, więc może wam jeszcze kiedyś kiedyś opowiem. Ale chciałem wam pokazać, że Pan Bóg działa przez takich błaznów, również jak ja. Przez ich słabości, przez ich upadki, przez ich grzechy, przez ich e, dziwne cechy i tak dalej. Dlaczego to mówię? Bo to znaczy, że u was Pan Bóg też działa. Zawsze jak gadam z kimś, to jest przekonany, że on się nie nadaje do Pana Boga, albo że za mało wierzący, albo że, nie wiem, za grzeszny, albo coś tam. Zawsze mówię, słuchaj, jeżeli Pan Bóg u mnie może działać, to u każdego może. Naprawdę, kochani. Jeżeli Pan Bóg może być blisko mnie, a jest. Jeżeli Pan Bóg może mi błogosławić, a błogosławi. Jeżeli Pan Bóg może mnie kochać mimo mojej głupoty, a robi to, to każdego może. To naprawdę każdego może. I ta dzisiejsza, kochani, nasza, te nasze dzisiejsze podróżone historie są właśnie o tym, żebyście nigdy nie zwątpili, że, że nie macie szans już u Pana Boga, że nie wiem, że, że przegraliście, że to już za daleko poszło i tak dalej. Nie, kochani, on znajdzie każdy sposób, on znajdzie, postawi papieża na autostradzie, położy dziewczynę na kolanach, całą noc szukania pornografii w internecie wykorzysta i płacz w bezsilności na lotnisku wykorzysta, żeby dotrzeć z miłosierdziem. Do człowieka, więc nie zwątpcie, kochani. Nie zwątpcie, bo on, on nie odpuszcza i on wykorzysta, co się tylko da, żeby z nami być. Kochani, to tyle na dzisiaj tych historii, tym razem moich. Mam nadzieję, że, że jakoś zniesiecie. Co w się sensie już pewnie znieśliście, skoro tu dotarliście. Usłyszymy się pewnie za tydzień w kolejnej historii, już jakiejś, jakiejś waszej, a pewnie za jakiś czas opowiem Wam jeszcze trochę, jakichś różnych historii z mojej, z mojej drogi. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia już niedługo z Bogiem.